Będzie rozmowa prezydentów USA i Rosji Putin porozmawia z Bidenem i Macronem. Prezydenci USA i Rosji Joe Biden i Władimir Putin odbędą w sobotę telefoniczną rozmowę, poinformowała w piątek agencja RIA, powołując się na rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. Informacje te podała także agencja TASS. Potwierdził to Biały Dom. Planowana jest też rozmowa Putina z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Według pieskowa rozmowa odbędzie się w sobotni wieczór czasu Moskiewskiego, a pisemna inicjatywa wyszła z Waszyngtonu. Tematem rozmowy będzie kryzys ukraiński. Rzecznik Kremla poinformował także, iż w sobotę planowana jest również rozmowa telefoniczna Putina z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Obaj przywódcy mają ją rozpocząć o godzinach. 14.00 czasu Moskiewskiego, 12.00 czasu Polskiego. Będą rozmawiać w sobotę rano. Rosja proponowała rozmowę w poniedziałek. My zaproponowaliśmy sobotę i oni wyrazili na to zgodę, potwierdził przedstawiciel Białego Domu Agencji Reutersa. Rosja zaatakuje Ukrainę? Histeria w Białym Domu MSZ Rosji zaprzeczyło w piątek wieczorem informację Musa, jakoby w przyszłym tygodniu mogło dojść do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Tylko Stany Zjednoczone są zainteresowane tym konfliktem, powiedziała rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa. Histeria w Białym Domu jest większa niż kiedykolwiek. Anglosasi potrzebują wojny. Za każdą cenę. Prowokacje, dezinformacja i groźby to ich ulubione rozwiązanie własnych problemów. Amerykańska maszyna wojskowo-polityczna jest gotowa do ponownego przejścia po ludzkim życiu. Cały świat patrzy na to, jak ujawniają się ich militaryzm i imperialne ambicje, powiedziała Zacharowa. Wcześniej w piątek doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan powiedział, że istnieje znaczące ryzyko, że do ataku dojdzie jeszcze przed końcem Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 20 lutego.